Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Na początku tego odcinka, na prośbę moich kolegów i koleżanek z klasy, chciałbym wszystkich pozdrowić z klasy 3D. W szczególności Tomka, mojego kolegę, Ole i Gabrysię. Tak więc pozdrowienia dla was. Macie to nagrane na tym odcinku. Dobra, tak więc to na tyle, jeśli chodzi o początek. Wchodzimy do miasta i odbywamy długą rozmowę z Lotarem. Trudno mi w to uwierzyć. Stój, nieznajomy! Jestem Lotar, królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Inosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. Mieszkańcy miasta znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad, o ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Nie można wierzyć we wszystko. Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord André, dowódca Straży Miejskiej. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Niczego jej już nie... Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? Nie sądzę, żeby tak. Coś się zmieniło. Nazywał się Diego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ostrzegałem go, tak jak ciebie. Ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Słyszałem coś. Przybywam, aby zdobyć oko Inosa. Święte oko Inosa? Skąd o nim wiesz? Nie należysz do zakonu. Powiedział mi o nim pewien mag. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikwii. Ale... Nie chcę więcej o tym słyszeć. Najpierw te opowieści o smokach, a teraz jeszcze coś takiego. To oburzające. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Tak. Z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Pracuję niemal przez cały dzień. Dobra, i wiecie, co wam teraz powiem? Nie będę słuchał tych przepisów. Najważniejsze, że wysłuchaliśmy o smokach i oku i nosa. Te wszystkie prawa sobie ominiemy. Ja tu wszystko wiem, jak zostać. Idę stąd. Muszę iść. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że opowiadasz mieszkańcom tego miasta jakieś brednie o smokach, wpadniesz w tarapaty. Rozumiemy się? Było dokładnie tak. Ta, idź sobie, bo denerwujesz tylko ludzi. Będzie jeszcze. Dobra. Jesteśmy w Korinis. Będę się lepiej trzymać. O, proszę, tutaj Lupet trzcza sobie. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Dobra, ja zrobię teraz taki trik. Dostanę się tutaj do magazynu. Po to, aby zdobyć zbroję. Konkretnie skórzany pancerz, który jest chyba w tym kufrze. Tak jest. Oczywiście tam były jeszcze stroje obywatela. Na szybko zaprezentuję. Pierwszy strój obywatela, drugi i trzeci. Tu mamy skórzany pancerz. 25 przed bronią, 20 strzały, 5 ogień. Dobra. I wychodzimy. Okej. Okay. Zapiszmy. Tak. Kim ty jesteś? Witaj, nieznajomy. Pewnie jesteś głodny i spragniony, a może zerkniesz okiem na moje towary? Nie mów, że o tym nie wiesz. Co sprzedajesz?
W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta. Pokaż mi swoje towary. Co masz? O, jabłka masz. To by się przydało. Przedam ci sztylet, krótki łuk, flagi. Zardzewiały topór też. Co tu jeszcze mogę ci sprzedać? Parę młotków. Trochę nierzwaczka. Dobra, daj mi te jabłka. O tym było wiadomo od dawna. Dobra, nie będę się go wypytywał, bo to nie są jakieś ważne rzeczy. Idziemy od razu do Mateo. Po zadanie. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? No właśnie, on sprzedaje ten sam skórzany pancerz, który ja mam właśnie na sobie. Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. No właśnie. Czeladnik. Oczywiście ja będę czeladnikiem u Harada. Tak jak zwykle. Dobra, żeby to jakoś przyspieszyć. Kto w takim razie może przyjąć? Może to być Harad. Wiem, kto może mi przyjąć. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Ty pijawko. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Okej, spoko. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. Dobra. A towary? Same pierdoły. Dobra, już tych innych nie pytam, bo to nie jest ważne. To idziemy od razu do tej Grity. Po pieniądze dla Mateo. Zaczniemy już robić questy. Czego tutaj chcesz? Dla Corinis. Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze.
Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie... Nie chcę o tym słuchać, dawaj kasę. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. Okej, już sobie idę. No i widzicie, już mamy pieniądze dla Mateo. Idziemy mu je od razu oddać, żeby wykonać to zadanie. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. No i super. Mamy już zgodę jednego mistrza, zapiszę. Idziemy do kolejnego po zadanie. To zadania oczywiście są zróżnicowane. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Pieniądze. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. A co, jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Bzdura! Harad i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, no wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? W porządku. Dostaniesz moją zgodę. Ale pod jednym warunkiem. Pracuj dla mnie przynajmniej przez jakiś czas. Wtedy sam ocenisz, czy odpowiada ci moje rzemiosło. A kto wie, może to polubisz i zostaniesz ze mną. Jeśli jesteś dość dobry, by pracować dla mnie, to u innych też sobie poradzisz. Jak widzicie, Bosper jest przekonujący i chce, żebyśmy dla niego pracowali i zostali jego czeladnikiem. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 50 wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Albo będziesz mógł nająć się u innego mistrza, jeśli tego naprawdę chcesz. Dobra. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło Oberży Koragona. Przejdź koło kuźni. Dobra, to wiem. Jakie masz towary? Łuki. No. Nie, dzięki. Słyszę o tym po raz pierwszy. Właśnie, górne miasto. Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Dobra, ile mamy tych punktów? 20. Dobra, nauczmy się od razu to obdzieranie skór. Naucz mnie. Dobra. To już nieważne.
Oczywiście pytam tylko najważniejsze kwestie, bo i tak wszyscy to znacie, co oni gadają. Więc biorę tylko te do zadań. Oczywiście się zbiera. Hej, ty! Ha, nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? No i mamy tutaj właśnie Torbena, kolejnego mistrza z Żółnego Miasta, o którym go możemy uzyskać zgodę. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. To tym bardziej do ciebie nie przyjdę. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Okej, dzięki. O właśnie, miałem jakiegoś czeladnika. To jest kwestia dotycząca zadania zaginionych ludzi. Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elvrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze 2 tygodnie. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? O, deszcz pada. Dobra, dostaliśmy kolejne zadanie na zgodę, błogosławieństwa. Dobra, pójdziemy jeszcze do Harada po zadanie i skończymy odcinek. Jak widzicie, jak weszliśmy do miasta, to oczywiście pełno dialogów, dlatego ja za dużo nie komentuję. Mnóstwo zadań się nazbiera, które będziemy w przyszłości wykonywać. Hej, ty! Tymczasem zagadajmy do Harada. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Okej, spoko, ale możemy tu jeszcze przyjąć kolejne zadanie od niego w sprawie orka. Porozmawiajmy jeszcze raz o tej sprawie z orkiem. Co? Ork to diabelnie twardy przeciwnik. Kiedy na ciebie patrzę, to myślę, że możesz mieć rację. Na twoich kościach nie ma za wiele mięsa, ale potrafię to zmienić. Niemniej jednak musisz mi dowieść, że nie brak ci odwagi do walki. Nie może to być coś troszkę mniejszego? Hakon, handlarz bronią z targowiska, powiedział mi, że kilka dni temu napadli go bandyci. Te bydlaki włóczą się podobno gdzieś za wschodnią bramą. Te tchórzliwe łotry raczej nie grzeszą rozumem. Dorwij ich. Wszystkich. Wtedy będę wiedział, że przydasz nam się w mieście.
No jak widzicie, dostaliśmy dwa zadania od niego. Oczywiście wykonam i broń orka i tych bandytów w swoim czasie. Pójdziemy jeszcze do Konstantino, który da nam od razu zgodę. Będziemy mieli już dwie. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Przy okazji zioła. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. No jak widzicie. Pokaż mi swoje towary. Od razu dostałem zgodę. No i co? Myślę, że tutaj skończymy ten odcinek. Ja robię zapis. Mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.